W Jasielskim Muzeum prezentowana jest wystawa z okazji stulecia powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na ekspozycji prezentowane są banknoty funkcjonujące na polskim rynku na przestrzeni ostatnich 100 lat. Jej inicjatorem byli członkowie Jasielskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. To jest organizacja, z którą od wielu lat współpracujemy. Bardzo sobie tę współpracę cenimy, dlatego że ci ludzie oprócz tego, że zbierają, kolekcjonują, to jeszcze starają się o rozpowszechnienie wiedzy na temat pieniądza, czy to takiego kruszcowego, czy papierowego. Jest to też cenna lekcja historii. Na banknotach umieszczano wizerunki królów, wybitnych Polaków, miast, jakichś szczególnych obiektów, architektonicznych, które miały znaczenie dla historii Polski. A więc jest to taka żywa lekcja historii. Historia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych sięga 1919 roku, kiedy rząd Ignacego Paderewskiego podjął uchwałę o powstaniu państwowych zakładów graficznych. W 1923 roku premierem został Władysław Grabski i to właśnie za jego rządów wprowadzono nową walutę, złoty polski. A następnie w 1926 roku państwowe zakłady graficzne przekształcono w Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych. Przez cały okres swojego istnienia Wytwórnia Papierów Wartościowych pracowała na potrzeby głównie państwa polskiego, wydając kolejne emisje banknotów. Tu na wystawie możemy podziwiać te wszystkie wydane od 1919 roku po czasy współczesne. Także jest to cały w zasadzie przekrój polskiego pieniądza papierowego na przestrzeni 100 lat. Banknoty prezentowane są awersem i rewersem, także można zobaczyć obydwie strony. Wystawa jasielskich numizmatyków będzie dostępna dla zwiedzających do końca maja.